Hej, witam was w tym odcinku z serii Wasze epickie bitwy. Dzisiaj bitwa Gwatzkera 86 na T71. Ma pan to oczywiście koło podbiegunowe, tryb oczywiście także bitwa standardowa. No i zobaczymy, co pokaże ten zawodnik. Startujemy z kapa górnego, tego po prawej stronie patrząc na minimapę. No i jedziemy przed siebie. Jak widzimy na początek, droga dla Lighta dość typowa, przed siebie tutaj się jedzie. Ja akurat lubię jechać sobie tutaj takim Lightem Medem na E2, no ale jeżeli Med jest wolniejszy, no to wtedy jadę oczywiście taką drogą, jak teraz jedzie Gwatzker, czyli górą najpierw, a potem zjeżdżam w dół, bo te szybsze Medy dojadą tam, ale jeżeli jakiś Terek typu z ISU dojedzie szybko na G4, to może być nie za ciekawie, to mogę wam powiedzieć od razu. Taki Lux idzie za wolno tam, on mógł tutaj dostać pestkę, dlatego ja tutaj bym nie jechał takim luksem, tylko pojechałbym dookoła jak już, ale on tutaj jest tam nic nie warty, więc może sobie jechać tak. I bitwa, początek bitwy, od razu mówię, początek jest w trybie pasywnego strzelania, tak, tutaj jest pasywne strzelanie. Cromwell tutaj, kurna, suicider typowy, pojechał, zginął i na tym się jego bitwa skończyła. Dwa pociski w magazynku i tutaj celuję tak na ten przejazd, liczę, że ten Lux coś tam będzie świecił, no ale włączę ostatecznie ten reloadzik, bo no była chwila ciszy. Lux chyba też tam zjechał, kurna, co nie miałem z tą wodą, kurde, wszyscy wjechali do tej wody i tam się będą topić, kurna, ten Lux to chyba się zablokował, nawet wam powiem. Su-101 tam za kamieniem, King Tiger tam też obok niego w tym przy tym kamieniu stoi. IS-3 na C2. No i co? Su-101 tutaj, jak widzimy, dostaje jedną pestkę od Gwakera i także jeszcze kilka od innych czołgów. Tutaj zabija go, a sam Tedek no spudłował, ale zaświecił Gwatzkera, więc tutaj przeciwnicy wiedzą, gdzie jest ten T-71. Co mogę powiedzieć o tym czołgu, tak? Jest to bardzo fajny czołg. Był wcześniej używany na Esplu, ale odkąd nie ma arty i się gra na prawie zawsze na 5 czołgów i dwie te jedynki, no to ten czołg troszeczkę stracił, nie ma racji bytu tak jakby, no bo nie wypada brać czegoś innego, bo strata punktów, można mieć 8 tier, tak? 90 mimo wszystko na pewno jest lepsza, bo no wyższy tier kosztuje więcej punktów, jeżeli mówimy o 7x7, ma więcej pocisków z większym damage'em i lepszą penetrację, tak? Tutaj na APK-u jest, czyli na podkalibrowej amunicji, bo taka jest podstawowa, jest jej 175, a uszkodzeń 150, to jest dział, przypominam, 76 mm. Natomiast na amunicji tej kumulacyjnej pociski, czyli HAT, tutaj jest 220 penetracji i 150 damage'a na tej 76, więc jak najbardziej tutaj złota amunicja przebija się przez 8 tiery. Może nie zawsze, bo 220 to jest taka ilość, że czasami się dingniemy od takiego wertka, ale ogólnie wystarcza taka ilość na pewno, a na, jeżeli mówimy o normalnej amunicji, no to jej zdecydowanie może być za mało. Ale jest to light, on może kręcić kółeczka, ale przypominam, że nie wrzucę go zawsze na ósemki, nie jest tak pięknie. Ten czołg ląduje spokojnie na 9, 10 tierach, gdzie naprawdę może mieć problemy, mając skór na 220 penetracji. No mi się wydawało kiedyś, że tutaj będzie 250 penetracji, a jednak tutaj jest tylko 220. Kiedyś tak sądziłem, bo teraz to wiem oczywiście, ile było, jest penetracji, bo musiałem tą ilość pamiętać, wiedzieć, czy on mnie przebije jakimś tam czołgiem, czy nie. Bo zazwyczaj go spotykałem na polu bitwy często, kiedy był farmiony przez dużą ilość graczy, która szła w kierunku T69. No i typ z zwykłej amunicji podkalibrowej tutaj oberwał parę razy, to były ładne strzały, można przyznać. No i co? I IS-3 tam, jak widzimy, jest samiutki, jak co, jak nie wiem co tak naprawdę, samiutki jak cholera wie co. W każdym bądź razie on tam raczej zginie i tutaj należy teraz przypuszczać jedną stroną. IS-3 widoczny był tutaj przed tym T69, tam
wystaje mu chyba tylko wieża, więc musi przeatakować tym heavykiem. W ogóle według mnie powinien zaatakować tymi dwoma czołgami. Ja widząc jeden czołg tam, raczej bym spuszował i taką ilość czołgów. W ogóle jak można mieć taką przewagę i kampić? To jest karygodne. Ja nawet FW już bym puszował. Kurwa, nawet nie wiem, Arto bym puszował. Jakbym nie miał przestrzału, a oni tutaj sami 3 katykami kampią, co jest naprawdę żałosne. No ale są randomki. I z 3 staje w płomieniach, zostaje podpalony. No i jedna peska zostaje w magazynku, tutaj trzeba oczywiście robić reload jak najszybciej. Nie mam pojęcia dlaczego Gwaker jeszcze nie ładuje, tym jednym pociskiem nic nie zrobi, no ale w końcu włącza reload, podejmuje odpowiednią decyzję. W ogóle taka ważna rzecz, czasami peska jedna może się przydać, bo zaraz coś może pojawić, tutaj jedynka czy coś na turniejach na przykład, to tak jest, ale mimo wszystko, jeżeli wiemy, że przed nami nie ma opcji, pojawi się coś, co i tak zniszczymy jednym strzałem, to po cholerę mieć tą jedną peskę, lepiej włączyć reload od razu i szybciej wrócić do bitwy. King Tiger tutaj oczywiście ginie, tak? Przewaga HP Gwakera zdała się tutaj, była przydatna, bo nie stracił wcześniej głupio HP, ale teraz wyjazd był no troszeczkę, no bym powiedział, najlepszy, tak? To przyjęcie byłoby... Dwie przyjęte peski, jedna od KTK, jedna od T71, ale w tym wypadku troszeczkę mu nie wyszło, bo dostał dwie peski od T71, to jest za dużo. To już jest wyjazd, który jest ważny, patrząc z punktu widzenia bitwy, ale był nieodpowiedni, bo za dużo HP, straty, a za mało zysku, tak? Tego damage'a, jakby nie patrzeć, no nie było za dużo przy tym wyjeździe, ale trudno. M5 Stewart tutaj próbuje walczyć z Ferdkiem, pomógł temu Ferdkowi tutaj bardzo dzielnie Gwaker. Widział co robić, nie jechał na kapa, co byłoby głupie i teraz próbuje zwalczyć T32, który jest tam daleko, daleko, ale niestety ostatnia pestka poleciała w cholerę, no i nie ma tego killa na tym T32, już 5 killi przypominam, jeżeli nie widzicie, albo nie zwróciliście uwagi. Nie widzicie, no jakoś jest chyba dobre, tylko chyba, że ktoś ogląda na telefonie albo coś. No i co? T71 tutaj próbuje trafić ISA-3 i udaje mu się. Udaje mu się uzyskać Top Guna. Strzela w budowę na kapie. Nie mam pojęcia czemu jest niezniszczona. Team popełni błąd nie niszcząc tej budowy na kapie. No i... IS-3... wróć! T59 chowa się za... drewnem? Za czymś, co powinno być pocięte na meble. Jak to powiedzieć? Pnie tam drzew sobie już ładnie ustawione były, a trzeba będzie je zniszczyć pociskiem i chyba nawet kumulacyjnym, bo taki ładunek w tej chwili ładuje Gwaker. IS na kapie, T34 na G4 i zostaje tak naprawdę no zwalczyć typa 5-9, który gdzieś tam się chowa. No i tak. Sprawdźmy ilość HP, T34 full HP, T69 206 HP, nie wiem czyje T69 to pokazuje, bo T69 nie żyje, jakieś zbugowane. Natomiast typ, tak jak widzimy, 50 HP, jeden strzał wystarczy. Można strzelać was dowódcy, a można, słuchajcie, zrobić drugi krok, czyli zaraz się przekonamy, co zrobi Gwaker. Możecie się oczywiście już domyślić, co zrobi. Niszczy te pnie i po prostu zabija typa, tak? Nie było zasłony, nie ma szans za typa. Typ ginie, jest bardzo dobrze. T69 tutaj coś, kurde, nie wyszło mu, bo jest tutaj na dole i chyba nawet nie wie, co się dzieje. Możliwe, że utknął tym medem. Kurna, co on tam robi? Człowieku, co ty tam robisz? Nie podziwiaj widoków. Fajna mapa, wiadomo, ale trzeba bitwę wygrać. Typ 5-9 tam jeszcze na lewej stronie siedzi, kurna. Ile ma HP? Jest na strzała, niedobrze. Czyli tak w tej chwili to wygląda tak, że IS jest na bazie, może nawet na awku, bo nie ruszył się z bazy. A T34 jest aktywne, jest w stanie strzelać. I zaraz zobaczymy, jak akcja dalej się potoczy. Tutaj powolutku podjeżdża Gwaker. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest tam strzała od byle czego, nawet typ 5-9 czy T69 mogliby go trafić, jeżeli dobrze wlosuje i zdjąć na strzała. Gwaker tutaj, jak widzimy, widzi, że IS jest na awku, a typ 5-9 chyba go zaświecił, bo na pewno nie Gwaker, bo to nie ma opcji takiej. T34 jest widoczne, jak widzimy tutaj stoi bokiem pięknie, więc jest opcja zniszczenia tego
heavy tanka, strzał z obrażeniami, także drugi strzał i teraz tutaj zabawa z tym T-34. Próbuję go trafić z damage'em, na razie nie wiem czy co chciał zrobić. W każdym razie T-34 spada do rowu, jest w tych okopach i jest tak jakby troszeczkę już lec w tej chwili. Więc nie należy zwracać na niego większej uwagi, jest tutaj tylko takim paźnym do bicia w tej chwili. Można sobie poradzić i zabić tego Isa, który może się w każdej chwili obudzić. No i to jest taka chwila, która zdecydowała tak naprawdę o tym, czy warto tą taktykę, czy warto tą powtórkę pokazywać. Damage, można powiedzieć, nabity na Isie troszeczkę, tak? To jest 1230 damage'a, ale uważam, że mimo wszystko cały plan gry był bardzo fajny. Mimo takiej, powiedziałbym, początkowej, nie dla lighta, typowej sytuacji snajpienia, bo jednak, powiedzmy sobie szczerze, tak, takim czołgiem jak T-71 powinniśmy jeździć i świecić i troszeczkę tam strzelać, to taki dodatek bardziej, ale ten light jest naprawdę stworzony do robienia damage'a, on może świecić i robić damage, co pokazuje ta powtórka i tutaj musi patrzeć na pociski, celuje w Isa i znowu go podpala. Tak wam tylko od siebie dodam, że on celował w zbiorniki z paliwem, nie w silnik, bo z tyłu jest silnik, celował w zbiorniki z paliwem, przez to go tak podpalał bardzo łatwo. Jeżeli chcielibyście się nauczyć tak podpalać, no to możemy zacząć od tego, że warto posiadać skiny z pointami. Ja pamiętam ten punkt już na Isie, nieraz tam strzelałem i także zdziwiłem się, jak zobaczyłem, że tam strzela Gwaker. No, ale warto, tak? Podpalił i podpalił. Jeżeli chcecie tak znać, na przykład wiedzieć, gdzie są zbiorniki z paliwem, no to nawet mogę wam powiedzieć w tej chwili, że są skórki, które pokazują tylko zbiorniki z paliwem, gdzie są silniki, zbiornik z paliwem, takie punkty do podpalania. No to tylko tam, tylko takie skiny na przykład są. Albo też wiadomo, są takie, gdzie pokazuje wszystko, celowniczych, ładowniczych, itb., amoraki. Ale tak jak to mówił Halak, on tam dokładnie opisał takie zasady podpalania, punkty wytrzymałości, danych punktów typu silnik, ile to ma wytrzymałości. No i ogólnie wiadomo było zawsze, że zamarakować jest naprawdę ciężko, ale podpalić jest łatwiej, dlatego mimo wszystko lepiej, jeżeli mamy do wyboru podpalić czołg, a zamarakować, to spróbować go podpalić, bo jest na to naprawdę duża szansa, a jak ktoś ma takie skiny, no to naprawdę już w ogóle jest, kurna, świetnej sytuacji, no bo po prostu dowolny czołg może, jeżeli będziemy troszeczkę farta podpalić, bo zbiornik z paliwem naprawdę jest łatwo uszkodzić, no i co, 9 killi, Quaker, 5400 damage'a, naprawdę miodzio, bitwa, no tylko ta sytuacja z tym jednym paziem na AFK-u, no zastanawiałem się właśnie dlaczego, to, czy tą bitwę wybrać czy nie, ale exp był naprawdę bardzo ładny, tak samo kredyty. Jeżeli chodzi o zarobki, no to za tą bitwę dostał 45 tysięcy kasy, tym T71 Gwaker, 68 tysięcy z premką, 1889 expa bez premki, 2833 expa z premką, 5363 damage, tak jak pokazuje XFM, i 640 damage po zaświeceniu i strakowaniu czołgu przeciwnika. Badumc, bitwa wygrana, gratulacje dla bohatera, no i dziękuję wam za uwagę, do usłyszenia, na razie, cześć.